Chcę Ci powiedzieć o platformie Circle. Jest to elastyczne, ma etykiety, obsługuje również setki różnych typów społeczności. Na czym polegają wspólnoty członkowskie? Circle oferuje elastyczność tworzenia członkostwa, które jest naprawdę Twoje. Dzięki bezpośredniej integracji z takimi narzędziami jak MemberStack czy MemberSpace, Circle może bez problemu dopasować się do reszty Twojego statusu członkostwa. Czy może mieć ekskluzywne członkostwo, społeczności kursów, premium, płatne biuletyny, wspólnoty konferencyjne i inne. Mamy też mikroszkoły, gdzie możemy zapewnić swoim uczniom, rodzicom i nauczycielom miejsce do zebrania się oraz dzielenia zasobami. Kolejne mamy też społeczności kursowe, gdzie możemy dodawać społeczność do swojego kursu, pomagać uczniom łączyć się ze sobą i poprawiać ich wyniki. Mamy integrację też technik jak Teachable czy Kajabi, czy inne platformy kursów. Mamy też społeczności produktowe, czyli dają klientom one przestrzeń do dzielenia się pomysłami, jak najlepiej wykorzystać produkt. Jeśli chodzi o społeczności biuletynów, no to Twoi czytelnicy będą mieli dostęp do treści, które widzimy będą połączone i automatycznie możemy to dodać w skondensowany sposób. Ponadto możemy też klientom zapewnić społeczności trenerskie. Możemy uzyskać dostęp do zasobów, mamy też marki i startupy, które bardziej angażują się w społeczności. I możemy też zintegrować swoją społeczność bezpośrednio ze swoim produktem lub stroną internetową. Mamy też społeczności podcastów, tak jak tutaj widzimy. No i tutaj nasi słuchacze mogą kontynuować rozmowy po zakończeniu danego odcinka. Czyli możemy zrobić taki waiting room, poczekalnię i następnie potem wymienić oczywiście odpowiedź na pytania. Jak wygląda to cenowo? Mam wersję Basic do 1000 użytkowników. Kosztuje ona $39. Miesięcznie mamy 1000 użytkowników. 10 takich jakby miejsc, spaces, możemy mieć własną domenę. Widzimy, że możemy też zintegrować z Zapierem, ale także z SSO czy MemberStack i MemberSpace. Mamy też Professional. Widzimy, że przy pierwszym możemy też mieć zniżkę. Tu z kolei mamy 10 tysięcy użytkowników, aż 100 miejsc. Mamy też dostęp do kluczy API, ale możemy dodawać też własny CSS, JavaScript, zaawansowane raportowanie. Widzimy też, że mamy priorytetyzację, jeśli chodzi o support. Tu z kolei jest aż 100 tysięcy, 1000 miejsc, 3 społeczności. Widzimy też, że mamy warstwę bezpieczeństwa czy account manager. Ok, my skorzystamy z wersji trial. Klikamy start i teraz w podam nazwę. Piszę edugrafia i szybko się zarejestruję. Klikam get started. Musimy chwilę poczekać. I teraz widzimy, że we have a quick questions to ask. Klikamy continue. I widzimy tutaj, że mamy dwie wersje. Czy widzimy, że możemy mieć demo, czy możemy oczywiście taki trial. Ja wybieram A i widzimy tutaj, że możemy zaprosić kogoś. No możemy napisać, że na razie nie, bo chcę pokazać. How did you hear? Ja mogę oczywiście napisać, powiedzmy Google. Klikając OK, widzimy, że mamy teraz 14-dniowy trial i potem następnie płacimy $39. Widzimy teraz, że mamy naszą społeczność, naszą platformę. Widzimy, że jest tutaj to w darmowej wersji. Klikam Create Your Community i zaraz przejdziemy do platformy. Musimy tutaj się zalogować. Dużym plusem jest to, że nie potrzebujemy karty kredytowej. Dodaję teraz hasło. Tutaj musimy stworzyć zdjęcie. Możemy też potem to wybierać, jeśli chcemy na przykład użyć Gravatar. Tu możemy ustawić nasz headline, nasze bio czy lokalizację. Ja tutaj piszę na przykład Warsaw, Poland. Nie chcę pokazywać na razie tutaj mojego maila. Widzimy, że możemy też dodać na przykład naszą witrynę. I ja też ją dodam. I przejdę tutaj do edugrafia. Następnie dodamy tutaj headline. Ja napiszę tutaj kursy edugrafia. Tutaj mam możliwość napisania i streszczenia w naszym bio. Czyli mogę napisać, że jesteśmy firmą, która zajmuje się oczywiście tworzeniem kursów i tak dalej. Tutaj oczywiście na razie to zostawię, potem naturalnie możemy to zmienić. Możemy też dopisać inne platformy, tak jak Twitter, Facebook, Instagram czy LinkedIn. Ok, klikamy Continue. Zaraz przejdziemy tutaj do następnego. Ja nazwę tutaj
społeczność, etnografia. To będzie nasz adres, który będzie widoczny. Ja na razie użyję to jako private. Widzimy, że gdy jest otwarte, no to tutaj możemy wysłać link i ja potem też zaproszę. Tu możemy ustawić branding color, jako że właśnie etnografia też korzysta z tego, zostawię to i możemy też dodać nasze logo. Myślę, że też to szybko zrobię. Widzimy, że teraz dodaję, mogę też dodać ikonkę. OK, mamy to, klikam continue i teraz już będę to miał. Możemy oczywiście też dostosować. Tutaj tworzymy nasz walk, masz first place i ja nazwę to po prostu społeczność kursów. Wpisujemy. Tu mamy visibility, czyli to będzie widoczne oczywiście jako nasz Slack, czyli to, co jest widoczne w adresie. Ja mogę napisać kursy albo może na razie to zostawmy. Widzimy też, że mamy parę możliwości związanych z widocznością tego kursu. Czyli widzimy, że możemy dodać użytkowników, zmienić layout. Ja mogę użyć na przykład to, zostawię to i mamy też parę innych możliwości związanych oczywiście z prywatnością. OK, tu mamy kursy, zostawimy to. Chcemy, by to było ukryte na przykład dla osób niezalogowanych. Tego nie chcemy. Chcemy, by to było prywatne. Też potem stworzymy nasz space, który jest prywatny. I stąd widzimy, że możemy wyłączyć parę opcji, włączyć sidebar, na przykład uniemożliwić użytkownikom postowania i tak dalej. Domyślnie widzimy, że mogą być posty. Możemy też dodać użytkowników. Chcemy, by nasze posty były sortowane od najnowszych. Widzimy, tutaj mamy sorting i możemy też na przykład tutaj dodać przypinanie. Klikam Create Space i tu już mamy nasz główny panel. Wygląda to dosyć prosto. Widzimy, że mamy nasz space jako workspace, tak, który widoczny jest tutaj i przechodząc mamy na razie to. Potem możemy stworzyć też następną. Rozwijając, klikamy na to. Jeśli korzystałeś kiedyś ze Slack czy choćby z Discord, zapewne widzisz podobieństwa. Tutaj możemy dodawać linki. Te linki mogą być na przykład nazwane, powiedzmy, główna witryna. Główna strona. Ja mam oczywiście skupiać etnografię. Klikając add link, widzimy teraz, że będzie to w innych i mam szybkie odnośniki. Jeśli mamy jakieś arkusze Excel czy inne materiały, być może jakieś formularze, powinniśmy to umiejscowić. Stąd oczywiście mogę kliknąć plus i tu możemy stworzyć na przykład nowe, tak? Widzimy, że tu mamy permissions, Slack i będzie to widoczne w ten sposób. Tu z kolei cofamy się już na naszą społeczność. Możemy dodać nowych użytkowników, postować. Po prawej mamy użytkowników. Ta zielona kropka mówi o tym, że jesteśmy online. Tu z kolei mamy nasz profil, mamy opcje billingowe, opcje dostosowywania naszego profilu. Mamy też direct messages, bo tutaj mamy również wgrany komunikator. Tu z kolei mamy powiadomienia. Te powiadomienia możemy także kategoryzować. Następnie widzimy, że mamy wiele możliwości, nie tylko mailu, ale aplikacji, bo jest również aplikacja. To są główne ustawienia. Widzimy, że to mamy powiązane z moim community, czyli to, co ustawiłem. Czyli tutaj widzimy, że są settings tego, tej mojej społeczności. Tu z kolei widzimy, że onboarding możemy ustawić przy upgrade'zie. Przy własnej domenie możemy ustawić coś nowego. Obecnie jest to etnografia. Możemy także ustawić własne. Mamy też tagi i widzimy, że możemy stworzyć tak jakby własny, dedykowany, no coś na zasadzie Discord czy Slack z własnym adresem. Możemy ustawić naszą główną stronę, na przykład dodać jakiś embed i widzimy, że stąd mamy community widget. Gdy to dodajemy do witryny, to możemy na naszej głównej stronie dodać to i osoba będzie mogła bezpośrednio stąd dołączyć. No i tutaj mamy właśnie takie możliwości i później również pokażę Ci, jak możemy to zrobić. Bo kopiując to naszą witrynę i dodając choćby do widgetów, będziemy mogli to wyświetlić na naszej stronie. Tu z kolei mamy użytkowników. Użytkowników możemy eksportować czy importować CSV, możemy na nowo wysyłać zaproszenia, możemy też na bieżąco sprawdzać, kto jest adminem, moderatorem, a kto zwykłym użytkownikiem. Przy invite widzimy, że piszemy imię, e-mail, invitation email. Możemy też skustomizować własny e-mail. Jest to jednak w wersji premium. Tam mamy taki edytor. Oczywiście możemy się posiłkować też innymi edytorami i też to wysyłać. Stąd możemy też dodawać tagi, a te tagi pozwolą nam oczywiście dołączać danych użytkowników do danych kategorii. W tym materiale opowiedziałem Ci, czym jest Circle, opowiedziałem Ci, jak założyć konto oraz to, jak wygląda ogólny panel. W następnym materiale przejdziemy do tworzenia contentu
oraz sprawdzania funkcjonalności, która jest bezpośrednio dostępna z Circle.